Kilkuset uczniów suwalskich szkół średnich podczas ferii zamiast odpoczywać czynnie spędzają czas na przygotowaniach do matury. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku pod hasłem Pogotowie Maturalne. Pomysłodawca i organizator zajęć, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ma nadzieję, że pomogą one młodym ludziom jak najlepiej zdać maturę, a także uzyskać indeksy na wymarzonych studiach. Zapytaliśmy uczniów, z jakich przedmiotów chcieliby się dokształcić, z jakich przedmiotów chcieliby powtórzyć materiał przed maturą. Otrzymaliśmy oczywiście mnóstwo próśb, mnóstwo wniosków, jak się okazało też później mnóstwo zapisów, bo w tym roku, można powiedzieć, jest to rekordowy nabór. Zgłosiło się do nas ponad 400 uczniów suwalskich szkół, więc jest to naprawdę liczba bardzo duża. Co najczęściej uczniowie wybierają, czyli z czego chcą się dokształcić? Przede wszystkim matematyka. Z matematyki mamy aż 3 różne grupy, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Oprócz matematyki także język angielski cieszył się dużym zainteresowaniem. Dodatkowo język polski, geografia, biologia, chemia, więc całe to spektrum, cały wachlarz tych przedmiotów. Bloki lekcyjne rozplanowano z najmniejszymi szczegółami na 30 godzin, tak by uczniowie mogli powtórzyć cały materiał. Prowadzą je nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem, egzaminatorzy. Od 1999 roku, gdy na listę przedmiotów maturalnych trafiła geografia, w komisji egzaminacyjnej zasiada Krzysztof Reszczyński. Grupa pana Krzysztofa znajduje się na zróżnicowanym i częściowo bardzo wysokim poziomie. Mamy grupę uczniów, którą system edukacyjny współczesny wyrzucił. To są uczniowie, którzy chodzili do klas, gdzie geografia nie była rozszerzona. A przy wyborze studiów okazało się, że geografia jest potrzebna. Na przykład, aby dostać się na dziennikarstwo, na UW, trzeba mieć geografię zdaną, gdzie dotychczas uczniowie myśleli, że wystarczy klasa humanistyczna, a się okazuje, że nie. To jest jedna grupa. Drugą grupą są tutaj uczniowie, którzy mają ambicje, aby maturę zdać na bardzo wysokim poziomie. I tutaj wiem, że są osoby, które starają się o indeks na SGH. W związku z tym tam trzeba zdać maturę z 4 przedmiotów, między innymi z geografii, na poziomie 70-80%. I to są bardzo wysokie wyniki, gdzie przy średnich krajowych, na przykład z geografii, wynik w zeszłym roku wyniósł 45%. Uczniowie doceniają umiejętności i poświęcenie nauczycieli, a nauczyciele wysiłek i ambicje uczniów, którzy z własnej nieprzymuszonej woli czas wolny od szkoły poświęcają na zgłębianie wiedzy.